Krapkowice. Zamek w Krapkowicach istniał już zapewne wtedy, gdy książę Bolesław Opolski w 2094 roku nadał osadzie prawa miejskie. Po śmierci Jana II Dobrego otrzymał go książę Jerzy Hohenzollern. Około roku 1553 przeszedł w zarządzenie królowej węgierskiej Izabeli. 29 września 1582 roku cesarz Rudolf II Habsburg sprzedał miasto i zamek hrabiemu Janowi Joachimowi von Reoden. Nowy właściciel niedługo cieszył się nabytkiem, bowiem zmarł 3 lata później, a pochowano go wraz z małżonką Anną Logau w krapkowickim kościele. Jego potomkowie na miejscu średniowiecznej budowli wnieśli w roku 1678 nowy dwukondygnacyjny zamek. Obok zbudowano oranżerię z oszklonymi ścianami, połączoną z cieplarnią, ogrodem i parkiem. Spacerowe krużganki prowadziły do winnicy. 16 czerwca 1722 wybuchł pożar, który zniszczył miasto i zamek. Już nigdy nie odtworzono dawnej świetności krapkowickiej rezydencji. Po odbudowie w jednej z sal zamkowych odprawiono w latach 1745-48 nabożeństwa ewangelickie. Odbywało się to na mocy zezwolenia wydanego przez króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego. Wdowa po ostatnim z rodu Roedernów, Renata, sprzedała w 1765 roku cały majątek. Krapkowice, Rogów Opolski i Dobrą. Od 1769 roku następcą hrabia Kurt przewodził jednemu z odłamów wolnomularstwa niemieckiego, a w krapkowickim zamku działała wówczas prawdopodobnie loża masońska. Gdy Haugwitzowie zarządzanie ograniczyli do zamku w Rogowie Opolskim, krapkowicka rezydencja zaczęła podupadać. W roku 1806 zamieniła się w szpital polowy dla oblegających koźle Francuzów i Bawarczyków. Potem mieściła się w nim manufaktura sukna oraz w latach 1834-45 szkoła. Dopiero po 50 latach, w 1888 roku, hrabia Henryk Kurt von Haugwitz odbudował zamek krapkowicki i przeniósł doń swą siedzibę. Był ostatnim przedstawicielem śląskiej linii rodu Haugwitz. Gdy zmarł, krapkowickie dobra przeszły w posiadanie duńskiej linii rodu Haugwitz Hardenberg Reventlow. W latach międzywojennych w zamku urządzono szkołę. Podczas II wojny budynek uległ znacznym uszkodzeniom. W 1947 roku utworzono w nim szkołę przysposobienia zawodowego. Potem była tu publiczna szkoła zawodowa i zasadnicza szkoła papiernicza. W latach 70. powstał w krapkowickim zamku zespół szkół zawodowych i istniejący do dziś. Z dawnego wyposażenia zachowały się tylko dwa barokowe kinkiety, kilka ozdobnych pieców kaflowych oraz dębowa boazeria z pomieszczeniami kredensowymi w sali jadalnej. Po licznych remontach i adaptacjach barakowa bryła zamku straciła swój stylowy wygląd. Na piętrze zamurowano arkady, wstawiono okna, a krużganki zmieniły się w korytarz. Kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja
wymieniany w dokumentach z 1330 roku, obecny, wybudowany w początkach XV wieku, posiada płyty nagrobne Roedek. W dziale Zbiory Specjalne Wojewódzkie Biblioteki Publicznej w Opolu znajduje się 36 listów, których adresatem jest hrabia Kurt. Całość korespondencji dotyczy różnych spraw masońskich w Niemczech i Danii. Większość z nich omawiana jest w bardzo tajemniczy sposób z użyciem różnych znaków graficznych.